Cześć. Witajcie w nowym odcinku Finax Radzi. E, mówią do was Klaudia Sibielak. Przemek Barankiewicz. E, witajcie. A dzisiaj e, porozmawiamy sobie trochę o tym, co by było gdyby. Posnujemy różne Czarne scenariusze, ale w obliczu niepewnej sytuacji światowej, e, wielu zawirowań, wielu z Was zadaje sobie takie bardzo dogłębne pytanie, co by było gdyby, co by było w różnych potencjalnych nieszczęśliwych sytuacjach. E, I dzisiaj postaramy się te wszystkie Wasze wątpliwości rozwiać, na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. To, no to, jest, no to są na to w ogóle naturalne pytania, które zadajecie, bo polski inwestor jest już tak doświadczony przez los i przez różne skandale w przeszłości, że, że zawsze kilka razy się pyta, zanim. Zanim przekona się do danej firmy. Zwłaszcza kobiety się pytają, z tego co pamiętam, Klaudia, ten odsetek pytających kobiet jest dużo wyższy niż mężczyzn. Ale to bardzo dobrze, jesteśmy zapobiegawcze. Myślę, tak. że to bardzo dobrze, żeby zadawać sobie te pytania. No ale pokażemy, że jesteśmy po prostu na te scenariusze przygotowani. Jasne. No dobra, to zaczynajmy. No dobra, Przemku, to może zacznijmy od hipotetycznej sytuacji bankructwa. Czy Finax może zbankrutować i co w takiej sytuacji stałoby się z pieniędzmi naszych klientów? A to zaczęłaś z, gru z grubej rury. No, każda firma, my jesteśmy spółką, każda spółka może zbankrutować. Zbank Pytanie, mm, jakie z jak tego prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo niskie. My, jak wiecie, działamy w Polsce w formie oddziału, natomiast centrala jest na Słowacji. Jesteśmy nadzorowani przez Narodowy Bank Słowacji i ten regulator musi dbać o to, żeby na rynku działały firmy stabilne o silnych kapitałach i o silnych, silnych finansach. No i on nas kontroluje. Tak, my, nie tylko w trybie kwartalnym, rocznym, kwartalnym, miesięcznym, ale nawet w trybie dziennym, on ma informacje o, o, o naszej kondycji finansowej, więc, więc spokojnie. Gdyby coś się nagle stało, nie daj Boże, jakaś katastrofa, bo rozumiem, że my znamy tutaj, ja i Klaudia, my znamy naszą kondycję i sytuację, natomiast wy możecie, możecie nie znać, te pytania są naturalne, więc. Czysto teoretycznie yy, przestajemy przynosić zyski, które zaczynaliśmy już pod podawać, yy, no i bankrutujemy. Jak każda firma może, może wiadomo zbankrutować. To pamiętajcie o tym, że yy, te nasze aktywa, to jest najważniejsze, są oddzielone od aktywów klientów, czyli yy, to, co ma, ma firma i to, co bankrutuje jako Finax, to absolutnie nie, nie są wasze pieniądze ani wasze ETF. To jest zupełnie oddzielone. Wasze etf -y są na osobnych kontach, wasze pieniądze są na osobnych kontach i masa upadłościowa, gdyby Finax odpukać, zbankrutował, jest całkowicie oddzielona. Wtedy w tym bardzo nisko prawdopodobnym scenariuszu Narodowy Bank Słowacji znalazłby innego zarządzającym waszymi pieniędzmi, no i on by przejął te, te, te wasze aktywa, no i mielibyście czas na decyzję, czy chcecie dalej z tym nowym administratorem, czy zarządzającym inwestować, czy chcecie te środki wycofać. Więc tu bardzo, bardzo niskie prawdopodobieństwo. Plus taka sytuacja, że wiecie, no w naszym akcjonariacie jest najbogatszy Słowak, Iwan Charenko, jest na liście miliarderów Forbes'a, tam z majątkiem blisko 2 miliardy dolarów, więc no to też wizerunkowo raczej by mu było nie na rękę, żeby jakaś jego spółka upadła, więc on w każdej chwili może bez kłopotu dofinansować finans, więc tutaj te, te, te też jakby o tej strony wszystko mi się wydaje, jest, jest, jest niemal w 100% pewne. Czyli zakładam, że prawdopodobieństwo jest nikłe, ale gdyby coś się stało, to żadnych potencjalnych długów nie można ściągać z aktywów naszych klientów. Tak? Nie, nie, nie. Te, te środki są zdeponowane właśnie u naszego też od niedawna nowego, dużego yy, depozytariusza, czyli w banku K KBC. No i są bezpieczne. To nie, są, nie dotykamy się tego w ogóle. Super. No to teraz ja cię zadam, Klaudia. Jeszcze mocniejsze pytanie. Co jeśli spakujecie się w walizkę z moimi pieniędzmi jako klienta i znikniecie? Może to pytanie jest mocne, ale ono wcale nie jest takie rzadkie. Różne sytuacje były na rynku finansowym, dlatego wiem, że często ciekawi Was takie pytanie. No i tutaj, oczywiście, na samym początku muszę wyjaśnić, że to spakowanie się z waliskami nie byłoby takie proste. Tak jak Przemek już wspominał, jesteśmy nadzorowani przez Narodowy Bank Słowacji, ale to nie jedyny regulator, z którym współpracujemy. Jesteśmy również pod nadzorem organów regulacyjnych polskich, w tym przypadku Komisji Nadzoru Finansowego, więc taka sytuacja nie byłaby taka łatwa. No ale przypuśćmy, że tak się stało, wiadomo, różne, różne sytuacje się zdarzają. Gdyby tak się stało, to my jako FINAX jesteśmy członkiem systemu ochrony depozytów, czyli Słowackiego Funduszu Gwarancji Inwestycyjnych. I teraz ten fundusz działa w te, trochę w analogiczny sposób do tego, jak pewnie znany w większości z Was bankowy fundusz gwarancyjny, chociaż tutaj dotyka inwestycji, a nie depozytów gospodarstw domowych. No i teraz z czym wiąże się to, że my jesteśmy tym członkiem tego systemu gwarancji? Mianowicie, gdyby cokolwiek stało się z majątkiem naszych klientów, to Każde takie aktywa klienta do wysokości 50 tysięcy euro na osobę, czyli dla każdego z Was te 50 tysięcy euro liczy się oddzielnie, są ubezpieczone właśnie w ramach tego systemu gwarancji. Czyli tak naprawdę, nawet zakładając taki hipotetyczny scenariusz, że Finax pakuje się, bierze walizki i znika, więcej o nas nie słyszycie, to wasze aktywa są do tej kwoty 50 tysięcy euro. Do tej kwoty 50 tysięcy euro objęte gwarancją. No i możecie się zastanawiać pewnie, czy te 50 tysięcy euro to dużo, czy mało. Sprawdziliśmy. No i wychodzi na to, że tak naprawdę taka sytuacja dotyka 98%, 98 klientów polskich, czyli tak naprawdę 98% z Was ma ten majątek zagwarantowany do 100%. Czyli czysto teoretycznie logujecie się, tam widzicie swoje. ETF i swój majątek na, na kontach FINAX, ale się okazuje, że tak naprawdę to jest wielka ściema, którą przygotowaliśmy i de facto nie ma tych, tych pieniędzy i zniknęliśmy z nimi. No to w takim momencie, jak zdefraudujemy te pieniądze, to i tak do tej kwoty 50 tysięcy euro macie gwarancję, jeśli się nie mylę. I warto też sobie, nie każdy z was sobie sam sprawdzi, jak to wygląda w różnych krajach. My korzystamy z tego słowackiego funduszu, on wynosi 50 tysięcy euro, w różnych krajach jest różnie, więc dla porównania. Zobaczcie sobie sami, jak to jest w Polsce, jak to jest w innych krajach. Dokładnie tak. Może jeszcze tylko dodam, co może być istotne, też pojawia się takie pytanie. Jesteśmy częścią Słowackiego Funduszu Gwarancji Inwestycyjnych, natomiast ta gwarancja dotyczy każdego bez względu na obywatelstwo, bez względu na to, czy jesteście Polakami, Słowakami, czy jesteście nawet spoza Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, ta gwarancja was obejmuje jako klientów Finax. No dobrze, a jak dobrze wiemy, za naszą wschodnią granicą nie dzieje się najlepiej. No i tutaj pojawia się to zagrożenie wojna. Ten temat już w mediach pojawia się również w kontekście, w kontekście Polski czy naszych sąsiadów. Co stałoby się w sytuacji, gdyby faktycznie taka wojna albo też katastrofa naturalna mhm. zadziałała się w Polsce albo na Słowacji? Okej, okay, czyli jest takie ryzyko, powiedzmy, i jest obawa o to, że nagle. Te nośniki danych, gdzie my rejestrujemy Wasze, wasze transakcje i wasze, Wasz majątek, nagle, nie wiem, giną w wybuchu, tak? jakiś kataklizm i tak dalej. Przecież teraz nie wiadomo, w sumie po czyjej stronie jakby stanął, gdyby był jakiś konflikt, bo, bo tam to doszło do, do, do zmiany warty, ale miejmy nadzieję. Że miejcie nadzieję że, pamiętajcie, że FINAX, nie wiem, czy, czy to są dane publiczne, ale raczej w wyborach. Na Słowacji, to, to w Finach jest troszeczkę inaczej i nasi pracownicy głosują trochę inaczej niż, niż większość Słowaków, więc, więc o tej strony możecie się rzucić bezpiecznie. Ale dobra, ale wojna wojna jest możliwa. Zawsze. Ryzyko jest pewnie takie samo jak w przypadku bankructwa albo zniknięcia z, z torbami, z, z waszymi depozytami. Ale na trzeba, 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 trzeba szukać. To pytanie, rozumiem, ono się też nasila w miarę, jak się, się zmienia sytuacja geopolityczna. Spytaliśmy się Jana, naszego szefa technologii, co w takim wypadku. Po pierwsze, tak. Finax tworzy kopię danych. To po pierwsze. Po drugie, mamy dwa centra przetwarzania danych i zawsze możemy przywrócić przynajmniej działanie przynajmniej jednego w bardzo krótkim czasie. Też istotne, że one są rozłożone w różnych miejscach geograficznie. Dokładnie, więc jakby musiało być naprawdę bardzo. Duży przypadek i to ni niestety smutny żeby coś się, coś się z tym działo. Ym. My też jakby my, my kupujemy, czyli my wiemy my wiemy, ile każdy klient tych etf ów ma. Ym. I raportujemy, musimy to raportować. Ym. Tutaj wchodzi w życie takie raportowanie MIFIR. Ym. To jest taka inna regula regulacja dotycząca raportowania. I zgodnie z nią musimy raportować te dane. Każdą transakcję musimy raportować. Z identyfikatorem, czyli na przykład wiem, z PSL-em, waszym, i to się naprawdę da odtworzyć. Czyli, gdyby się coś się nagle stało, wszystko zniknęło, to unijny nadzorca, czy słowacki w tym wypadku, ma cały spektrum narzędzi do tego, żeby te dane odtworzyć, więc możecie spokojnie, spokojnie nie bać się wojny. Poza tym, jeszcze. I tak jak powiedziałem już wcześniej w innym pytaniu, te nasze, nasze wasze ETF-y są zdeponowane w KBC Securities, który tu również prowadzi um, taką rejestrację, no więc jakby... I to jest belgijski bank. Belgijski bank, bardzo duży i Belgowie dawno chyba nie byli na żadnej wojnie, więc jakby to, 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 to też jest bezpieczne, więc od tej strony moim zdaniem znowu kolejny raz powtórzę i uspokoję, nic wam nie grozi. No to Klaudia, kolejny, kolejny, mam nadzieję odpukać, mało prawdopodobny przypadek, ale załóżmy, że Unia Europejska się rozpada. Co wtedy? No dobra, więc mamy tutaj tak naprawdę od razu pewnie pytanie o strefę euro, bo przy takim założeniu pewnie Unia Walutowa mogłaby dłużej nie trwać. I myślę, że to byłby ten czynnik, mhm. który najbardziej mógłby potencjalnie wpłynąć na klientów Finax. Bo Słowacy ehm. są w strefie euro. Tak jest. A my nie. Ale też nasze portfele są denominowane mhm, w euro. E, no i tutaj e, tak naprawdę w, najistotniejsze będą dwie takie, dwa takie czynniki. Pierwsza rzecz to e, wasze aktywa. One denominowane są obecnie w euro. My ETF-y kupujemy na giełdzie we Frankfurcie. No i myślę, że to jest bardzo istotny fakt, że kupujemy je właśnie tam w Niemczech, e, dlatego że w sytuacji gdyby potencjalnie ta strefa euro się rozpadła, e, no to nasi klienci zostaliby z aktywami denominowanymi w nowej walucie niemieckiej, czy to byłaby marka Niemiecka czy Nowa jakaś marka inna niemiecka. nazwa, dokładnie tak, ale z najwyższym prawdopodobieństwem byłaby to najsilniejsza waluta europejska. Także tutaj byłoby to stosunkowo niekoniecznie. Prawdopodobnie nie byłoby to w tej sytuacji niekorzystne. Natomiast mamy też ten drugi aspekt, to znaczy prawdopodobny rozpad strefy euro no, byłby dosyć znacznym zawirowaniem w gospodarce światowej. No, i na, taką, na takie zawirowania zawsze reagują rynki. Na pewno przynajmniej krótkie, możemy przewidywać, że na takie krótkotrwałe spadki, co najmniej krótkotrwałe by wystąpiły. Ale musimy pamiętać o tym, że w sytuacjach potencjalnych zawirowań światowych. Rynki odpowiadają na to nie tylko tym, że mamy chwilowe spadki, ale zmieniają się także proporcje kursów walut i w takich sytuacjach najczęściej złoty jako waluta trochę bardziej orientalna słabnie, natomiast wzmacnia się dolar. I tutaj musimy pamiętać, jak wygląda ta nasza ekspozycja portfeli w Finex. Najwyższa ekspozycja, jeśli chodzi o waluty, jest na dolara, natomiast jeśli chodzi o gospodarki, mamy tutaj najwyższą ekspozycję właśnie na te spółki z rynku amerykańskiego. Dlatego mogłoby to co najmniej wspomóc wyniki naszych portfeli. I to są takie główne aspekty, o których myślę, że trzeba w tym przypadku pamiętać. Czyli stracicie, ale stosunkowo mniej niż gdybyście mieli aktywa ulokowane w złotym. Dokładnie tak. To może ja, ja powiem od razu, co by było, gdyby yy, odpadła, się, odpadła się Unia Europejska albo Polska, by wyszła z tej Unii Europejskiej, nie? bo to jest ciekawy kryzys. Tak, to też jest pytanie o polexit, które często. Yy, no właśnie, wiem. Mamy takich, mamy takich maniaków, którzy ciągle to pytają. Tutaj szanse są chyba, no nie wiem, równie, znowu powiem, że równie niskie. Chociaż w sumie. Lepiej brać to pod uwagę. Lepiej brać pod uwagę, bo jest, to, jest taka możliwość. I pewnie jest też pytanie o to, że mamy tą europejską emeryturę, nie? Dokładnie Która, która jest w ramach, też działa w ramach unijnych przepisów i unijnych regu regulacji i nadzoru EOP -y, czyli tego unijnego ciała, które kontroluje ty, tą, tą branżę. No tak. Pamiętajcie, że jak macie, jak macie OIP, to de facto to wasze polskie OIP to jest subkonto głównego konta, które jest na, na Słowacji, czyli na Słowacji jest, jest PEP, tam się nazywa angielska i to jest główne konto. W Polsce jest subkonto, czyli patrząc na, nawet z, z takiej strony czyste portfelowej, no po prostu dalej te wasze pieniądze będą zarządzane w ramach tego, co, co ustaliliście z nami, nawet jak my byśmy byli poza, poza Unią. Natomiast zachodzi drugi, drugi, drugi element, yy, czy dalej działają te wszystkie mm, no uzgodnienia prawne i, i podatkowe, które związane z, są związane z OIP, no wiadomo, że OIP, OIP inwestujecie bez podatku, pod pewnymi warunkami, więc teraz to jak, nagle, jak nagle wyjdziemy z Unii, oczywiście nasz ustawodawca lokalny będzie miał masę przepisów do, do, do zmienienia i te, nie wiem, jak w Wielkiej Brytanii to trwało latami pewnie te, te wszystkie zmiany, więc ta nasza ustawa o IP będzie pewnie też zmieniana w jakiejś tam kolejności, ale wcale nie musi być zmieniana. Przecież może być tak, że, że prawa są zachow będą, będą zachowane. Będziecie mogli nadal sobie, tak, tak samo jak robicie z IKE, które nie jest unijnym, tylko polskim produktem, będziecie mogli sobie dalej inwestować w ramach OIP przy takich samych udogodnieniach prawnych, czyli bez, bez płacenia podatku belki. Więc, więc trudno spekulować, co się wydarzy z tą ustawą, Natomiast um, trudno mi sobie wyobrazić taki wariant, że tylko dlatego, że to jest produkt europejski, to nagle te pieniądze są jakby nacjonalizowane, zabierane, tak jak kiedyś było w OFE. Um, raczej tutaj to my, my, jako obywatele polscy, inwestujemy w ramach tego OIP, więc um, też będzie re regulator lokalny działał w tym kierunku, żeby pieniądze Polaków no, były, były pewne i zabezpieczone, za więc jakby. Nie ma, nie ma, moim zdaniem, znowu powiem, powtórzę się, ale nie, nie widzę żadnego ryzyka dla waszych pieniędzy. Czyli aktywa pracują tak, jak pracowały, a jedyne różnice mogą być w aspekcie legislacyjnym, ale tutaj już pewnie trudno przewidywać. I one mogą być pozytywne albo negatywne, bo wcale nie powiedziano, że, że to będzie gorzej. Może być tak, że, że nagle przepisy będą szły w kierunku jeszcze zmniejszenia wartości OIP, nie? Jasne. To skoro jesteśmy już przy Unii Europejskiej, to mi się jeszcze przypomniało się jedno pytanie, które klienci często zadają, a mianowicie co stałoby się, gdyby Polska weszła do strefy euro? Czyli trochę po drugiej stronie. No i tutaj tak naprawdę z punktu widzenia Finax nie zmieniłoby się za wiele. Jeśli chodzi o naszych klientów, to jedyny taki czynnik, który byłby tutaj, byłaby tutaj różnica to to, że ograniczyłoby się ryzyko walutowe przy inwestowaniu właśnie w aktywa denominowane w euro I tak naprawdę wydaje mi się, że jest to jedyna zmiana. No i dużo łatwiej by nasi chłopcy z IT mieli, yy, mieli, mieli dużo łatwiejszą pracę, bo nie musieliby yy, na nowo przepisywać yy, pokazywania tych wyników, yy, liczenia stopy zwrotów w PLN versus w euro i tak dalej. Więc dużo by nam to ułatwiło roboty, naprawdę. Wchodzimy. Jesteś za? Jestem za. Ja jeszcze ja jednak do końca nie wiem, ale wiesz. Są plusy i minusy. Klaudia, jak wiesz, zawsze piszemy w reklamach, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. No i teraz pytanie od niektórych klientów, czy może wszystko stracić? Czy może wszystko stracić? No więc tak, ja powiem szczerze, ja spotkałam się nawet z pytaniem dalej idącym. Czy może stracić więcej niż zainwestował? Aho. Tutaj od razu uspokoję. Nie możecie stracić więcej niż zainwestowaliście. Inwestując w Finax tak naprawdę wymieniacie swoje pieniądze na aktywa finansowe, właśnie na ETF-y kupowane na giełdzie we Frankfurcie. I teraz. Wartość waszego majątku po takim zakupie no będzie zależeć od tego, ile wynosi wartość ETF-ów. Ona może rosnąć, może spadać, ale nie może być ujemna. I z zakupem tych aktywów nie wiążą się też żadne zobowiązania finansowe, co wiąże się po prostu z tym, że nawet w najbardziej ryzykownej sytuacji, e, przy zakupie ETF-ów e, akcyjnych i obligacyjnych Finax, nie, e, nie, nie stracicie więcej niż zainwestowaliście. No dobra, a teraz trochę trudniejszy przypadek, czyli to, czy jesteście w stanie stracić wszystko. No więc na początku powiem, zupełnie hipotetycznie, jesteście w stanie, ale dużą rolę ma tutaj prawdopodobieństwo, no bo jeżeli inwestujemy w fundusze ETF, naśladując indeksy. To teraz, w sytuacji, w której dana spółka zaczyna sobie znacznie gorzej radzić, te wyniki się pogarszają, ona po prostu wypada z indeksu, więc przestajecie w nią dużo inwestować, a na jej miejsce w indeksie wskakuje jakaś inna spółka i w ten sposób trafia ona do tego portfelu, nie obciążają wyników tego indeksu dalej, wyniki tej spółki, która zaczyna radzić sobie gorzej. Istnieje natomiast hipotetycznie sytuacja, że rynki by upadły. Bo tak naprawdę to jest jedna sytuacja, w której wartość wszystkich waszych ETF-ów, czyli wszystkich spółek wchodzących w skład tego ETF-a, e, równa się zero. Tylko taka sytuacja, tak naprawdę, po pierwsze, to prawdopodobieństwo jest. Naprawdę bliskie zeru. Druga sytuacja jest taka, że gdyby to się stało w rzeczywistości, prawdopodobnie mielibyśmy dużo różnych problemów w różnych innych aspektach życia, i niekoniecznie ten wysuwałby się na pierwszy plan. Jest to sytuacja, wydaje mi się, dosyć katastroficzna. No tak, nie wiem, pan pandemia taka, że ginie nagle 90% ludzkości, albo jakaś yy, nuklearna zagłada totalna, albo kometa w, w Amerykę i w Europie jednocześnie uderza. Nie wiem, więc jakby. Szanse są bardzo małe. Historycznie nigdy się to nie wydarzyło, żeby, żeby rynki, żeby giełdy nagle wyzerowały wartość swoją. Są spadki raz na, nie wiem, raz na pół wieku, są spadki 50% lub, lub troszeczkę więcej. Ale to jest bardzo rzadkie. Więc jakby bierzcie to pod uwagę, że inwestowanie to jest ryzyko, ale no my to ryzyko minimalizujemy do, do naprawdę minimum. Dokładnie, tak. No dobrze, to ostatnie pytanie, które mi się nasuwa. E, czy my naprawdę mamy te ETF-y? No właśnie, z tym zdematerializowanym obrotem papierami wartościowymi wiąże się to, że nie mamy, wam nic, nie możemy wam nic pokazać. Nie? Po prostu to nie jest tak jak było przed wojną, że jeszcze można było sobie gdzieś tam tą, tą akcję dać wnukowi. mieć tu synu akcję banku cukrowego i tak dalej, albo zbożowego. Ym... Więc nie, ma, nie możemy Wam tego udowodnić namacalnie. Natomiast to, że mamy te ETF-y, bada audytor, co roku bada, yy, nawet zamieszczamy chyba na, na naszym blogu. Zamieszczamy tak, zawsze artykuł na naszym blogu, w którym też podrzucamy link, żeby z tymi sami sobie zweryfikować tą informację. I tam jest lista, widzieli, Lista ETF-ów, wartość tych ETF-ów. Yy, możecie sobie sprawdzić, czy to mniej więcej odpowiada w, te, temu, co tam pokazujemy w tych modelowych portfelach w, w Finax, więc, więc to jest zweryfikowane i przez audytora. I przez nadzór, i przez depozytariusza, o którym mówiliśmy, czyli KBC, więc naprawdę mamy. No dobra. To myślę, że na dziś z naszej strony to wszystko. Mamy nadzieję, że rozwijaliśmy Wasze wątpliwości, ale szczerze mówiąc, cieszymy się, że interesujecie się takimi sprawami, bo zawsze przezorny, ubezpieczony. No dobrze. No i jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Cześć.